Kochane dziewczyny, fajne chłopaki, witam was w ten niedzielny, mocno deszczowy, mało wiosenny poranek. Dzisiaj zabiorę was w podróż moją prywatną maszyną czasu, którą mam ukrytą w szopie pod kocami i czasami w nią wskakuję i przemierzam czasoprzestrzeń. Przeczytam wam pierwszy rozdział z mojej pierwszej książki, jaką poświęciłem historii Górowa i Ławeckiego, czyli Landsbergu. Od tego się wszystko zaczęło. Maszyna czasu. Lubię oglądać stare pocztówki i zdjęcia. Mam ich dobre parę tysięcy. Są to zbiory cyfrowe, przeważnie znaleziska z sieci. Przekładam zdjęcia nad pocztówki, gdyż są mniej zaaranżowane. Najcenniejsze są zaś te, na których uchwycono przypadkowych przechodniów. Zapewne nigdy nie dowiedzieliby się, że zostali uwiecznieni na światłoczułej błonie, podobni owadom uwięzionym w bursztynie. Powiększam na cały ekran wybrane zdjęcia, a jako że monitor mam olbrzymi, już po chwili ogarnia mnie nieodparte wrażenie, że oto przekraczam cienką barierę i wkraczam w świat miniony. Stoję na chodniku. Przechodni mijają mnie zajęci swoimi sprawami, nie zdając sobie sprawy z tego, że jestem przybyszem z przyszłości. W roku 1891 Adolf Bötticher został mianowany prowincjonalnym konserwatorem zabytków Prus Wschodnich. W latach 1892–1898 wykonywał on inwentaryzację, w wyniku czego powstało zawarte w 9 tomach opracowanie. Oprócz opracowania wykonano łącznie 8000 fotografii na szklanych płytach negatywowych. Pośród nich jest parę z Landsbergu. Wsiądźcie ze mną do maszyny czasu. Przenosimy się do roku 1898. Lato, może lipiec, godzina 10:25. Żydowski kupiec Bernhard Lewin ma 42 lata. Jego żona ma na imię Ulrike. Mają trójkę dzieci: 9-letniego Waltera, 7-letnią Nani i 6-letnią Betty. Siedzą na ławeczce przed sklepem. W momencie, w którym fotograf otwiera migawkę, Bernard mówi coś zwrócony do żony i tym samym widać tylko profil jego twarzy. Kim jest jegomość, który się do nich przysiadł? Nie wiem. Może to August Bucz, prowadzący sklep w sąsiednim domu, w którym mieści się teraz gabinet stomatologiczny? Kupiec Lewin handluje materiałami. Widać je w witrynie sklepowej. Na okiennicy wisi reklama maszyny do szycia. Sklep ten sprzedał w latach 20. XX wieku Simonowi Saulowi. Czy dwie dziewczynki siedzące na krzesełkach to Nani i Betty? Tego niestety się nigdy nie dowiemy. Wszyscy, których uwiecznił anonimowy fotograf, też już pewnie nie żyją. Minęło w końcu tyle lat. Ale czy na pewno? Może tamten świat istnieje nadal w równoległym do naszego strumieniu czasoprzestrzeni i dzieli nas od nich bariera cieńsza niż stała planka H = 4,135667516 i tak dalej razy 10⁻¹⁵ elektronowolta razy S. Myślałem, że nie dowiem się więcej nic o rodzinie Lewin, ale życie napisało inny scenariusz. Jakiś czas po umieszczeniu tego tekstu, kiedy nie znajdował się on jeszcze w książce, a jedynie na Facebooku, skontaktowała się ze mną Shirley Saban z Izraela, dla której Bernard Lewin był prapradziadkiem. I mogłem napisać ciąg dalszy. Oto on. Sztuka pod niezmiennym tytułem Życie. Wszystko zaczęło się od zdjęcia wykonanego pod koniec XIX wieku przez pracownika prowincjonalnego Urzędu Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich. Być może był to sam Adolf Bötticher, szef tej instytucji, który w latach 1892–1898 wykonywał osobiście inwentaryzację zabytków Prus Wschodnich. Na zdjęciu stoi dom kupca Lewina. Na ławeczce przed sklepem siedzi para, prawdopodobnie to sam Bernard Lewin i jego żona, Ulrike. Obok na krzesłach przysiadły dwie dziewczynki. Jeśli to córki kupca, to są to Nani i Betty. Rozdzielczość zdjęcia, mimo że duża, nie jest na tyle wystarczająca, aby zobaczyć z bliska ich twarze. Tym niemniej stają się bardziej namacalni, niejako z krwi i kości, choć zaklęci powieki w pikselach zdigitalizowanego obrazu. Reanimuję ich, ożywiam, przywołuję z nicości, niczym podczas seansu spirytystycznego. Leżące na 7 wzgórzach miasteczko jest jak teatralna scena. Istniejące budynki to w większości dekoracje, które zbudowano w przeszłości. Lewinowie, Mulakowie, Zwilscy, Reimerowie i wielu innych zeszli już ze sceny. Teraz my odgrywamy sztukę pod niezmiennym tytułem Życie. Wróćmy do Lewinów, kiedyś bardzo znanej w Landsbergu rodziny żydowskich kupców. Teraz dzięki Shirley Saban z Izraela, dla której Bernhard Lewin to prapradziadek, wiem o nich więcej. Spędziliśmy wiele czasu razem dyskutując, wymieniając się informacjami, próbując z ocalałych kawałeczków złożyć na powrót historię tej rodziny. Protoplastą rodu był Ber Jehuda Lewin, urodzony w 1827 roku w Radzki, obecnie Raczki na Podlasiu. Zmarł 14 lutego 1883 roku w Landsbergu. Ożenił się z Marianną, Miriam, urodzoną w 1834 roku. Mieli 8 dzieci: Adolfa Abrahama Lewina, Bernarda Lewina, Berthe Batille Kuczyński, Sarę Radzewski, Emmę Pejsak, Linę Kalwariski, Annę Ullenberg i Maxa Lewina. Drugi syn, Bernard, przez lata prowadził na rynku sklep z materiałami. W domu, na parterze którego mieści się dziś sklep motoryzacyjny. W roku 1881 poślubił starszą od siebie o 3 lata Ulrikę, córkę kupca Rosenthala i Marianne Cembelburg z Melzak. Ulrikę, którą nazywano Rifkę, urodziła Bernardowi 7 dzieci. Wszystkie dożyły wieku dorosłego, co w tamtych czasach nie było regułą. Bernard i Ulrike spoczywają na landsberskim cmentarzu żydowskim. Ona odeszła 18 października 1912 roku, a on 11 lat później, 13 marca 1923 roku. Shirley wysłała mi skany rodzinnych zdjęć. Z niecierpliwością czekałem, aż się ściągną i rozpakują. Otworzyłem na pełen ekran i oniemiałem. Zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości. Widać najdrobniejsze szczegóły ubioru i twarzy. Patrzę na ich zdjęcia, zwłaszcza na dziewczynki Nani i Betty, i teraz jestem pewny, że to one siedzą przed sklepem na zdjęciu, od którego zaczęła się ta opowieść. Mój racjonalny rozum mówi mi, że oni bezpowrotnie odeszli, lecz serce temu się sprzeciwia. Żyją obok nas w innych, niedostępnych nam wymiarach czasoprzestrzeni, których podobno jest 10. Teoria strun. Latem 1925 roku rodzeństwo Lewinów spotkało się w Landsbergu. Nie wiem, jaki był powód tego spotkania rodzinnego. Część musiała przyjechać z daleka. W ogrodzie rodzinnego domu robią sobie pamiątkowe zdjęcie. Są wszyscy 7 rodzeństwa Lewin, córki i synowie Bernarda Lewina i Ulrike, którą mąż nazywał zdrobniale Rifka. W tym samym czasie w odległym o 900 km Monachium mało znany 36-letni Adolf Hitler sieje wiatr, który przyniesie burzę. Hitler odsiedział już wyrok za udział w nieudanym puczu monachijskim, podczas którego napisał książkę Mein Kampf. Reaktywowane NSDAP rośnie w siłę. Nikt w najśmielszych domysłach nie przypuszcza, co stanie się ze światem za kilkanaście lat. Prześledźmy wspólnie losy rodzeństwa. Pierwszy z lewej stoi Alfred, urodzony 21 stycznia 1887 roku, bliźniak stojącego po prawej George'a. Alfred nie dożył wojny. Zmarł w wieku 52 lat w maju 1939 roku w Berlinie. Obok niego stoi Gertrud, urodzona 9 stycznia 1885 roku. Rodzina nazywała ją Towa. 1 stycznia 1907 roku wyszła za mąż za kupca Sally Wolffa z Staluponen. Szczęśliwie przeżyła wojnę i zmarła w wieku 82 lat w marcu roku 1967 w Jerozolimie. Po środku stoi Walter. Nie znam jego losów. Wiem tylko, że urodził się 5 lutego 1889 roku. Kolejna osoba to najstarsza Selma, urodzona 29 października 1882 roku. W sierpniu 1903 roku wyszła za mąż za kupca Markusa Jakoba Rosenberga z Istenburga. Na początku wojny była mieszkanką Berlina. Uwięziona i osadzona w więzieniu w Sammelstelle Grosse na Hamburgerstrasse w Berlinie. 28 czerwca 1942 roku wywieziona do getta w Theresienstadt. Zgładzona 16 maja 1944 roku w Auschwitz. Mężczyzna z prawej to brat bliźniaka Alfreda, George. Urodził się 21 stycznia 1887 roku. Mieszkał w Eitkau, a potem w Berlinie. 1 marca 1943 roku został deportowany do Auschwitz i zgładzony. Kobieta siedząca z lewej to Betty, urodzona 16 listopada 1892 roku. Wyszła za mąż za niejakiego Kona. Zmarła w wieku 78 lat w czerwcu 1971 roku w Jerozolimie. Obok niej siedzi Nani, urodzona 2 stycznia 1891 roku. 28 maja 1912 roku poślubiła kupca Maxa Arisa z Prusy Wschodnich, obecnie Pasłęk. Od 1 stycznia 1939 roku musiała posługiwać się, jak wszystkie kobiety pochodzenia żydowskiego, imieniem Sara. Przeżyła wojnę i zmarła w wieku 52 lat w Oakland w Kalifornii. W miejscu, w którym stoją, teraz jest parking. Nie ma ogrodu ani budynku gospodarczego, który oddzielał go od Burgstrasse. Ich rodzinny dom przetrwał, stał się domem rodzinnym tych, co przybyli tu po wojnie. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Miejsce pozostaje. Kiedyś Landsberg, teraz Górowo, a za 100 lat, w 2119 roku, o pamięć miejsca dba geniusz loci, duch opiekuńczy miejsca. Może to on nakazał pewnemu gdańszczaninowi u progu jesieni życia osiąść tutaj i odegrać rolę archeologa pamięci, który ponownie połączy czas miniony z teraźniejszym, nim kolejny wiatr przygna burzę.